Szczyt G8, tym razem w Pyskowicach, właśnie w ratuszu, spotkali się włodarze powiatu gliwickiego ze starostą Waldemarem Dąbkiem na czele. Tematem głównym spotkania były ekologie i możliwości pozyskania przez samorządy środków na rozmaite działania proekologiczne. Jest to dobra inicjatywa powiatu i wszystkich gmin, powiatu gliwickiego i wszystkich gmin, które są w tym powiecie, dlatego że właśnie stwarza możliwość takich właśnie spotkań i takich, powiedzmy sobie, studyjnych rozmów, także nie muszą się włodarze gmin fatygować każdy z osobna do funduszu, tylko możemy tutaj porozmawiać na temat możliwości wsparcia w obszarze ochrony środowiska. Od lat współpracujemy z gminami powiatu gliwickiego oraz samym powiatem i jest to bardzo dobra i owocna współpraca, podkreślał prezes Wojewódzkiego Funduszu Andrzej Pilot. Jednak nie tylko tymi tematami zajmowali się samorządowcy. Będziemy również dzisiaj tutaj rozmawiać i zapoznawać się z rządowym programem modernizacji infrastruktury drogowej powiatowej, gminnej. Bardzo są to sprawy ważne, istotne dla wszystkich gmin powiatu gliwickiego i samego powiatu, bo przecież mamy wiele dróg powiatowych. Prezes szpitala w Pyskowicach Leszek Kubiak przedstawił także obecną sytuację placówki, która przechodzi właśnie modernizację. Jesteśmy w tej chwili w trakcie modernizacji oddziałów szpitalnych i mam przyjemność zakomunikować, że kończymy kolejny etap oddziału ginekologiczno-położniczego i w tej chwili zajmujemy się oddziałem położniczym. Efekty remontu włodarze mogli sprawdzić osobiście, bowiem spotkanie zakończyło się wizytą właśnie w szpitalu. Z okazji 3 maja mieszkańcy mieli okazję poznać bliżej historię swojego miasta. Zaplanowano bowiem historyczną wycieczkę pod przewodnictwem miejscowego pasjonata historii Rolanda Skubały. Celem dzisiejszej wycieczki były miejsca, które zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Pogoda pokrzyżowała jednak plany i cała impreza przeniosła się do ratusza. Tam Roland Skubała pokazał mieszkańcom, jak wyglądają poszczególne tabliczki i objaśnił, co na nich jest. Na tych tabliczkach znajduje się informacja, co się w danym miejscu, co się w danym budynku znajdowało, króciutka jego historia oraz są kody QR, do których można przyłożyć odpowiedni telefon z aplikacją i wtedy wyskakuje nam strona z Urzędu Miasta, na której znajduje się większy opis plus dodatkowo jakieś dokumenty z tego miejsca, zdjęcia lub również takie różnego rodzaju artefakty. Tabliczki to dodatkowa atrakcja turystyczna. Łącznie jest ich na razie 10, ale ma być ich znacznie więcej. Mieszkańcom cała inicjatywa bardzo się spodobała, gdyż jak mówią, historia Pyskowic jest niezwykle bogata. Zdecydowanie. Nawet sam wiek XX przedstawia bardzo dużo różnych aspektów. Pierwszą, drugą wojnę światową, powstania śląskie. No i to, co się działo później, w czasach komunizmu. Jesteśmy z Łabyn, czyli o Pyskowicach specjalnie nie mamy za dużo informacji. No i chcieliśmy poznać, jak historia się kształtowała i może coś ciekawego opowie i o budynkach, i o historii. Pomysł na tego typu atrakcje turystyczne powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Ludzie Miasta oraz Pyskowickiego Magistratu. W zebraniu materiałów historycznych pomogli mieszkańcy, pasjonaci historii Roland Skubała, Błażej Kupski i Maciej Mazur. Przedszkolaki z przedszkola nr 3 w Pyskowicach miały swoją wystawę w prawdziwym muzeum. Prawdziwa wystawa małych artystów, wystawa pokonkursowa. Był to konkurs plastyczny organizowany przez przedszkole numer 3. Honorowy patronat objął burmistrz miasta Pyskowice. I z tym konkursem wyszliśmy nie tylko do przedszkoli innych, ale również do klas 1-3 naszych szkół podstawowych oraz zespołu szkół specjalnych. Ta impreza była dowodem, że w Pyskowickiej Galerii Podcień mogą zaprezentować się nie tylko wielcy i znani artyści. To jest też jakby podstawowa idea powołania galerii, że wystawiają się znani, doceniani, ale też mamy nadzieję, że ci najmłodsi niebawem staną się właśnie tacy rozpoznawalni. Moja ulubiona postać z bajki lub baśni, taka była tematyka prac konkursowych. Zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wpłynęło ponad 70 prac. Muszę powiedzieć, że wszystkie były tak bardzo ciekawe, że jury miało z tym nie lada problem. Prace oceniało specjalne jury.
Wybierałyśmy technikami, które nam się najbardziej podobały, gdzie było dużo pracy dziecka włożone w to i też brałyśmy pod uwagę, czy to jest praca samodzielna, czy to jest praca gdzieś tam z ingerencją osoby dorosłej. Najwięcej prac napłynęło w kategorii 7 i 8-latków. Które postaci najczęściej inspirowały dzieci? O czym opowiada twoja praca? O złotej rybce. O pingwinku ze bajki o Madagaskar. Podczas wernisażu nagrodzono autorów najlepszych prac. Upominki otrzymały także wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie. 12 maja w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się drugi powiatowy turniej szachowy szkół podstawowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta. W zawodach startuje 48 uczestników. Chłopcy i dziewczęta grają razem, natomiast później będzie osobna klasyfikacja właśnie wśród dziewczyn i chłopców. Do rywalizacji stanęło 7 szkół, 3 z Pyskowic oraz szkoły Stoszka, Byciny, Poniszowic i Chechła. Zawody rozgrywają się na dystansie 7 rund, to znaczy, że każde dziecko gra w turnieju 7 partii. No i osoba z najlepszym wynikiem tutaj jakby wygra turniej. Każda partia trwała pół godziny, po 15 minut na każdego zawodnika. Oczywiście były partie, które kończyły się już po kilku minutach. Poziom gry z roku na rok wzrasta, mówili sędziowie turnieju. Jak można było zauważyć, coraz więcej jest dzieci, które grają w szachy. By osiągać jednak sukcesy w tej dziedzinie sportu, potrzeba systematycznie ćwiczeń. Szachy rozwijają i szachy powodują, że jak się dużo gra, to w pewnym czasie można się dowiedzieć, jak na przykład przewidzieć ruch przeciwnika. Trzeba mieć dobry wzrok, jeszcze trzeba znać wszystkie te, co robią, na przykład konik albo ten, i trzeba znać zasady. Dodajmy, że turniej odbył się dzięki dotacji ze środków Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Już po raz drugi siłacze zjechali do Pyskowic. W hali Mokisu odbył się bowiem turniej wyciskania sztangi leżąc. Impreza cieszy się niesamowitym zainteresowaniem, także myślę, że jest to kapitalna sprawa. Chętnych do rywalizacji rzeczywiście nie brakowało. Zawody odbywały się według określonych zasad. Pół masy ciała, jak największa liczba powtórzeń. Nie będę wdawał się w szczegóły, bo to jest skomplikowane, tam zaliczamy w górę do 2,5 kg, 2 sekundy można odpoczywać, liczą się pełne ruchy, czyli od klatki do pełnego wyprostu ramion, nie można powtarzać oczywiście tej konkurencji. Aby wziąć udział w takim turnieju, potrzeba wiele pracy i przygotowań. Znaczy przede wszystkim systematyka i dieta. To jest podstawowa sprawa. Dieta to jest 70%, 30% to mamy siłownie, niestety. No. Budujemy się, a nie zrobimy coś z niczego. Ćwiczenia regularne na tygodniu, wiadomo. Coś do tego, jakaś dieta, drobiny. I to wszystko, sprawność. Można więc śmiało powiedzieć, że był to turniej dla prawdziwych mężczyzn. Druga noc muzeów w Pyskowicach już za nami. Atrakcji i gości, którzy odwiedzili pyskowicki ratusz, było całkiem sporo. I nic dziwnego, czekało na nich dużo atrakcji. Mamy kilka wystaw, które są wystawami bieżącymi, a dodatkowo razem z kolegą Rolandem Skubałą przywieźliśmy swoje artefakty związane głównie z miastem Pyskowice. Można było więc zobaczyć wystawę ponad 130 pocztówek z Pyskowicy, bardzo dużo dokumentów i wydawnictw dotyczących miasta. Pod czujnym okiem Ewy Hajduk każdy mógł namalować swój obraz bez użycia pędzla. Oprócz tego był quiz z nagrodami, wycieczka multimedialna i wycieczka śladami dawnych hoteli pyskowickich. Mieszkańcy z chęcią skorzystali z tej okazji. A żeby zobaczyć, jak Pyskowice wyglądało, jak wygląda, no i co w przyszłości przewiduje. A dlatego, że jest blisko. Jestem już mieszkańcem tutaj od urodzenia, 53 lata sobie tutaj mieszkam i chciałbym sobie po prostu powspominać. Słowem, to była bardzo emocjonująca noc. W Pyskowickim Muzeum można podziwiać niezwykłą wystawę pod nazwą Pomiędzy Światami, której autorem jest Damian Wojnowski z Gliwic. Tą pasją, malarstwem, rysunkiem zajmuję się od wczesnego okresu, w zasadzie to był okres dorastania. Oglądałem wtedy dużo albumów z malarstwem, które były w domu. Dużo kopiowałem, naprawdę dużo rysowałem. Ta pasja pozostała do dziś. Dzisiaj spełniam się
będąc w towarzyszeniu artystów tak zwanych nieprofesjonalnych faun art. Praca artysty to wielowymiarowy opis rzeczywistości, w której spotykają się myśli, ludzie, przedmioty i ideologia. Skąd czerpie pomysły? Z życia, zdradza Damian Wojnowski.